Licząc od 2013 roku, wrzesień 2024 jest dla Bitcoina najlepszy w historii, ponieważ wykręcił ponad 9%. A patrząc historycznie, biorąc pod uwagę wszystkie lata, jest to drugi wynik w historii, ponieważ w 2012 roku odnotował wynik ponad 22%, wierząc oczywiście tym statystykom. Oczywiście to nie wszystkie informacje, które chcę Wam przekazać w dzisiejszym Crypto News, ponieważ chciałbym Wam również pokazać kilka statystyk on-chain dotyczących Bitcoina, na które warto zwrócić uwagę, zanim zdecydujecie się sprzedać swoje Bitcoiny, a ku temu może być dużo okazji w nadchodzących miesiącach, bo tylko przypomnę, czwarty kwartał tego roku oraz przyszły rok, patrząc na cykliczność, powinien owocować w duże wzrosty, a więc warto zaopatrzyć się w narzędzia, które ułatwią nam podjęcie decyzji, kiedy najlepiej sprzedać Bitcoina. 30 września, zapraszam na kolejny Crypto News. Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, ale również i podróżujemy po świecie, więc z tego miejsca chciałbym Was również zaprosić na najnowszy odcinek z Seszeli. Jest to druga część z tego pięknego kraju. Zobaczcie w wolnej chwili, zostawcie łapkę, jeżeli się spodoba, jakiś komentarz, bo to pozwala budować zasięgi kanału, ale również takich poszczególnych nagrań. No a jeżeli nie chcesz tego typu nagrań przegapić w przyszłości, kliknij również subskrypcję, dzwoneczek. No i pamiętaj oczywiście, że to, co usłyszysz w tym nagraniu, to nie są porady inwestycyjne, ja nie jestem doradcą finansowym. Jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do ulubionych giełd kryptowalutowych, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. I jeżeli się tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Kiedy na rynku kryptowalut nie za wiele się dzieje i nie ma za dużo akcji, które bym mógł Wam pokazać właśnie w tego typu nagraniach jak Crypto News, wówczas staram się kłaść nacisk na edukację i to robiłem w ostatnich nagraniach. Przykładowo w Crypto News 187 pokazywałem Wam, jak rysować linię wsparcia, w 186 odcinku tłumaczyłem formację flagi, no a w tym poruszymy kwestię statystyk on-chain, które mogą nam pomóc znaleźć optymalny moment na wyjście z rynku krypto. Dobrze wiecie, że od początku września Bitcoin urósł ponad 26%, w tym momencie notuje małą korektę, no ale wciąż jest to niesamowity wynik, 22% w niecałe 30 dni robi wrażenie. No a w takich momentach zwykle włącza nam się FOMO, tak zwany strach przed utratą potencjalnych możliwości, korzyści, jakie moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy kupili kryptowalutę A, B, C, czy też choćby nawet Bitcoina. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? No i właśnie, kiedy widzimy tego typu wzrosty sięgające, tak jak mówiłem, ponad 25%, to większości z nas włącza się FOMO. Boimy się tego, że przegapiliśmy dobry moment na wejście w kryptowaluty. Można powiedzieć, na gwałt szukamy jakiejś pozycji, którą jeszcze można kupić, która jeszcze nie wybuchła, a przez to łatwo o błąd, bo w większości przypadków sugerujemy się tym, kto coś napisał na X-ie, wskazując taką czy inną pozycję wartą zainteresowania. Tak jak pan kazał. Oczywiście, żebyście się nie poczuli źle, to nie jest tak, że tylko nowe osoby na rynku mają tego typu odczucia. Ja również często biję się z myślami, zwłaszcza jeżeli poluję na jakąś kryptowalutę, jak w moim przypadku było to XRP, aby kupić na jeszcze niższych poziomach, po czym okazuje się, że niestety pociąg uciekł, to przykładowo XRP zamiast polecieć tutaj gdzieś w okolice 46-48 centów, przesuwa się w kierunku północnym, obecnie warte już prawie 65 centów. No a ja w takim momencie odczuwam chyba wszystkie możliwie negatywne emocje, no bo zwyczajnie nie kupiłem tyle, ile chciałem. Mam za mało, co teraz zrobić? Masz zrobić dobry grunt pod interesy. I to Wam powiem szczerze, jest coś normalnego. Tego typu odczucia towarzyszą każdemu. To nie jest tak, że tylko Wy tak macie. Uwierzcie mi, również osoby doświadczone na rynku też tego typu nastroje miewają. Ważne, żebyście mieli tego świadomość. Bez względu na to, czy będziecie na tym rynku miesiąc, rok czy 10 lat, tak już niestety będzie, że zawsze będziemy mieli za mało, zawsze mogliśmy kupić taniej. Ale najważniejsze w takich momentach jest to, aby nie dać się tym uczuciom, które mogą łatwo zmanipulować naszą strategię, zastępując ją chciwością. Fear and Greed Index pokazuje poziom chciwości 61 jednostek, a przypomnę, jeszcze w zeszłym miesiącu mieliśmy strach na rynku, poziom 29 jednostek, wówczas każdy chciał sprzedawać, każdy wieszczył bezsek, koniec hossy, jednym zdaniem wszystko co najgorsze. I zwróćcie uwagę, wtedy nie myśleliście o zakupach, nie chcieliście dokupywać tej czy tamtej pozycji, ale jak tylko na rynek powrócił optymizm, pojawiła się chciwość, wówczas o tego typu decyzje jest nam dużo łatwiej, aby zdecydować się kliknąć przycisk buy taką czy inną kryptowalutę. Specjalnie o tym mówię, abyście sobie teraz zrobili stop i zastanowili się, jakie emocje Wami targały w tamtym momencie, kiedy mieliśmy na rynku spadki, choć nie były jakieś ogromne, aczkolwiek na pewno
pewno znaczące, jeżeli chodzi o całe nasze portfolio, a jakie emocje mamy obecnie, jak często w naszych myślach pojawia się pomysł zakupu tej czy innej pozycji. I powiem Wam, to jest taka preambuła, taki wstęp do tego, co może nas czekać w następnych miesiącach, bo chcę Wam tylko przypomnieć raz jeszcze, że październik, listopad, grudzień w okresie hossy potrafi nieść ze sobą jeszcze większe wzrosty, jeszcze większa chciwość pojawia się na rynku, a wówczas to uczucie FOMO w połączeniu z chciwością może doprowadzić nas do irracjonalnych decyzji. Będziemy chcieli kupować tokeny kryptowaluty, które będą notować ogromne wzrosty 100, 200, 300%. Będziemy wchodzić na górce, widząc, jak takie czy inne konto na X-ie mówi, że ta kryptowaluta jeszcze ma szansę, potencjał na x10, x100, po czym okaże się, że w większości przypadków to był jednak top, a Wy kupiliście token kryptowalutę, która później tylko i wyłącznie traciła na wartości. Ja nie mówię, że teraz nie warto jest kupować kryptowalut, bo wciąż mamy na rynku pozycje, które jeszcze w tej hoście mogą zrobić fajny wynik, natomiast chcę Wam zwrócić uwagę na to, aby nie kupować na lokalnej górce, zwłaszcza tych wyhypowanych pozycji, które są pokazywane w całym internecie, bo jeżeli nie macie chociaż jednej hosty za sobą, to zobaczycie, że gdy większe wzrosty, takie pokaźne wzrosty pojawią się na rynku kryptowalut, to poszczególne pozycje, można powiedzieć, będą Wam wyskakiwać z lodówki. Będziecie atakowani nimi z każdego możliwego miejsca, jak X czy YouTube, a wówczas ciężko racjonalne myślenie. Tak więc jeżeli chodzi o moje podejście do XRP przykładowo, ja tutaj teraz nic nie robię, poczekam, aż zobaczymy jakąś mniejszą lub większą korektę i poszukam wejścia w okolicach 58-59 centów, aby jeszcze zwiększyć moją ilość XRP w portfelu. Mam już taką, która jest niemała, ale wciąż nie jest to 100% tego, co zakładałem. Z tego też powodu tego typu uczucia, no, targają, no, ale jest to coś normalnego na rynku krypto. Z tego, co pisaliście, nie tylko ja tak mam. Oczywiście wraz z pojawiającą się chciwością na rynku pojawiają się również likwidacje, nie są one jakieś duże, no, ale wciąż w ostatnich 24 godzinach ponad 58 tysięcy traderów zanotowało stratę, łączną stratę na 147 milionów dolarów, no, a największy pechowiec na parze Bitcoin do USDT stracił ponad 1,6 miliona dolarów, pewnie grał na spadki. Jeżeli chodzi o balans Bitcoinów na wszystkich giełdach, no to w tym momencie znajduje się na tych giełdach trochę ponad 2,341 miliona bitcoinów, a w przeciągu ostatniego miesiąca ponad 45 tysięcy bitcoinów zostało wysłane na zewnętrzne portfele. Tak więc tendencję spadkową mamy zachowaną, a to dobrze dla całego rynku, zwłaszcza przed ewentualnymi nadchodzącymi wzrostami. Pokazywałem Wam w poprzednich odcinkach Crypto News moje poziomy, w których będę powoli realizował zyski na bitcoinie, jeżeli oczywiście jego cena w tych okolicach się pojawi. Natomiast są to tylko i wyłącznie założenia, a ja teraz w tym nagraniu chcę Wam pokazać, na jakie statystyki on-chain warto zwrócić uwagę, zanim zaczniemy realizację zysków na takim czy innym poziomie, bo trzeba mieć świadomość tego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, do jakiego poziomu cena bitcoina może dojść. U jednego youtubera będzie to 120 tysięcy, u innego 350 tysięcy. Dlatego zanim zdecydujemy się kliknąć guzik sell, sprzedaj taką czy inną ilość, bo to, że sprzedawać poziomami również należy, to już wiecie, dlatego ja kilka takich poziomów sobie już wyznaczyłem. Natomiast to, czy zdecyduje się sprzedać część swojego bitcoina na takim czy innym poziomie, będzie również zależało od statystyk on-chain i przejdźmy sobie teraz do nich. Pokażę Wam, na które z nich warto zwrócić uwagę. I zaczniemy sobie na początek od MVRV Z-Score, który jest wykresem bitcoina wykorzystujący analizę blockchain do identyfikacji okresów, w których wartość bitcoina jest skrajnie zawyżona lub niedowartościowana w stosunku do jego aktualnej ceny. I tłumacząc to na chłopski język tak, aby każdy mógł zrozumieć, z czego to wynika, ten wskaźnik on-chain jest to market cap bitcoina, czyli total supply, taka ilość bitcoina pomnożona przez jego aktualną cenę i to jest właśnie market cap, ok? Ta wartość i tą wartość pomniejsza się o tak zwany realized cap, co stanowi ilość bitcoinów, którą mamy na rynku, ale nie po obecnej cenie, tylko po cenie, w jakiej dany bitcoin się znajdował w momencie jego przesłania. Czyli przykładowo, dajmy na to, że przesłałem Ci rok temu bitcoina na Twój portfel i jego wartość wynosiła około 30 tysięcy dolarów, to liczymy tę ilość, którą Ci wysłałem właśnie po cenie 30 tysięcy dolarów i tak samo robimy w przypadku każdego innego bitcoina. Jeżeli jeden był przesłany miesiąc temu, no to będzie on miał wartość sprzed miesiąca. Jeżeli przesłaliśmy bitcoina dwa dni temu, no to bierzemy cenę sprzed dwóch dni i tak dalej i wówczas pojawia nam się jakaś wartość, czyli market cap minus realized cap, no i tę wartość, która nam wyjdzie, dzielimy przez market cap i wówczas powstaje właśnie MVRV Z-Score. No i na tym wykresie, tak jak wspomniałem, możemy zauważyć momenty, w których Bitcoin jest przegrzany, ok? Są to te punkty oraz momenty, w którym cena Bitcoina jest niedowartościowana. Są to oczywiście, jak się domyślacie, te punkty na dole. No i teraz oczywiście nie trzeba być alfą i omegą, aby zdać sobie sprawę, w którym momencie najlepiej było kupić czy też sprzedać bitcoina. Te poziomy tutaj najniżej w okolicach od 0 do 2 jednostek były to najlepsze momenty na akumulowanie bitcoina. Natomiast wręcz przeciwnie, okolice od 6 do 10 były to najlepsze momenty, aby bitcoina
sprzedawać. No i to jest właśnie jeden z wskaźników, na który warto zwrócić uwagę, jak na rynku kryptowalut wejdziemy w fazę ogromnych wzrostów. Tego typu statystyki jak Fear and Greed Index będą pokazywać ekstremalną chciwość, Bitcoin będzie nam wyskakiwał z lodówki. Wówczas pamiętajcie o tym, zapiszcie sobie stronę MVRV Zscore, aby sprawdzić również tę statystykę, ponieważ pokazuje ona nam, czy cena, którą obecnie mamy na rynku, załóżmy, że będzie tutaj 164 tysiące, strzelam, ok? To wówczas będzie nam łatwo sprawdzić, patrząc na ten wykres, czy jest ona przewartościowana, albo inaczej, będzie pokazywać nam, jak duża jest przestrzeń pomiędzy obecną ceną Bitcoina, a tą, po której został zakupiony, a co za tym idzie, jak duże już są potencjalne zyski osób, które na tym rynku trzymały go przez dłuższy czas, ok? I im wyżej będziemy tutaj na tym wykresie, im wyżej ta pomarańczowa linia dojdzie, tym śmielej powinniśmy zacząć realizować zyski właśnie na Bitcoinie. I to już teraz od nas zależy, czy wybierzemy poziom 4, 5, 6, 7 czy 8. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co działo się w przeszłości. Zobaczcie, tutaj dochodziliśmy nawet w okolice 10. Był to rok 2013, dokładnie końcówka tego roku. Listopad 2017, również końcówką, czyli w grudniu, też dochodziliśmy gdzieś tutaj powyżej 9. Natomiast ostatnia hossa, zwróćcie uwagę, doszliśmy do poziomu 7, a więc wyraźnie widać, że poziom w okolicach 7, 8, 9 jest to poziom, w którym najlepiej było sprzedawać Bitcoina, bo zwróćcie uwagę, tutaj mamy tą czarną linię, jest to poziom ceny Bitcoina, którą osiągał w danym okresie, ok? Widać wyraźnie, mieliśmy ATH za każdym razem, kiedy również ta pomarańczowa linia dochodziła do swoich maksymalnych wartości. I teraz ciężko powiedzieć, czy w tej hossie dojdziemy do 4, 5, 6. Natomiast wydaje mi się, że można sobie założyć pewne wartości, w okolicach których będziemy realizować partiami sprzedaż naszego Bitcoina, aby udało nam się wykręcić tutaj optymalny wynik. Nigdy nie trafimy w górkę, pamiętajcie o tym, dlatego warto tego typu wskaźniki obserwować. Kolejny wykres on-chain, czy też statystyki on-chain, na które warto zwrócić uwagę, jest to Bitcoin R-HODL Ratio. I tutaj ponownie, jak w przypadku MVRV Zscore, analiza przeprowadzona jest na wartości trzymanego Bitcoina, bazując na cenie, którą mieliśmy na rynku w momencie jego przesyłu, ok? Czyli wartość wynika z tego, ile potencjalnie dane osoby płaciły za Bitcoina, zanim go przesłały z miejsca A do miejsca B. Oczywiście można powiedzieć, ktoś mógł sobie przesłać Bitcoina z jednego portfela na drugi, ok. Natomiast wciąż tego Bitcoina posiadaliśmy, nie płaciliśmy za niego obecnej ceny, którą mamy teraz na rynku. Ważne jest tutaj to, kiedy ostatni raz Bitcoin poruszył się na blockchainie, ok? No i tutaj tę wartość, którą widzimy na tym wykresie, wylicza się w sposób następujący. Mamy ilość Bitcoina osób, które posiadają go krótkoterminowo, czy też trzymają krótkoterminowo maksymalnie 1 tydzień. Dzielimy przez takie portfele, które trzymają Bitcoina minimum rok do 2 i to mnożymy przez ilość lat od momentu, w którym Bitcoin pojawił się pierwszy raz na rynku. Obszar zielony jest to jeden z najlepszych momentów na akumulowanie Bitcoina. Obszar ten taki jasny czerwony, najlepszy moment na sprzedaż partiami swojego bitka. Zwróć uwagę na to, jak to wyglądało w przeszłości. W poprzedniej hossie nawet nie dobiliśmy tutaj do tego rejonu, a więc bazując na tym, co już widzieliśmy, czyli na tym wykresie, jeżeli będzie on podążał w kierunku północnym, to wówczas warto również sprawdzić ten wykres, czy mamy jakieś tutaj zwiększone wartości, które mogłyby wskazywać na to, że możemy zacząć myśleć o realizacji zysków. Partiami, nie wszystko naraz, tak aby nie przegapić najlepszego momentu na sprzedaż, ale jednocześnie nie sprzedać za szybko. Myślę, że te dwa wskaźniki, które Wam przed chwilą pokazałem, plus Fear and Greed Index, no i ewentualnie obserwowanie mojego konta na X-ie, na ten moment powinny Wam wystarczyć, jeżeli jesteście osobami początkującymi, aby ułatwić Wam zadanie w podjęciu decyzji, kiedy ewentualnie zacząć realizować zyski na Bitcoinie, a co z tym idzie, zacząć czuć rynek kryptowalut, by móc podjąć jak najlepszą decyzję, również jeżeli chodzi o altcoiny. Natomiast musicie mieć świadomość tego, że takich takich analiz, czy też statystyk jest dużo, dużo więcej. Ja o nich mówiłem w kilku nagraniach na moim kanale. Możecie sobie do nich wrócić, jeżeli macie chwilę, sprzed 2 lat. Aczkolwiek statystyki, czy też narzędzia, które Wam pokazywałem w tych 3 nagraniach, mogą Wam ułatwić podjęcie decyzji również, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie tylko zakup. Macie tutaj analizę i metrykę on-chain, podsumowanie metryk on-chain. Są to 4 części, które mogą Wam ułatwić znalezienie tych metryk, statystyk oraz ich zrozumienie. Jeżeli macie chwilę, możecie sobie do tych filmów, do tych nagrań wrócić. Linki do nich zostawię Wam również w opisie tego nagrania. Obserwujcie również nadchodzące miesiące, czy faktycznie będziemy mieli zielony okres, bo na tym rynku nie ma żadnych gwarancji, musimy mieć tego świadomość. Historia nie musi się powtórzyć, ale ona bardzo często się rymuje i wszystko wskazuje na to, że zrymuje się po raz kolejny. Ja oczywiście na kanale Crypto News takie update'y będę Wam robił, tak samo jeżeli chodzi o X-a, więc jeżeli jesteście tutaj, to przynajmniej mój punkt widzenia Was na pewno nie ominie. Kolejna informacja, którą chciałem się z Wami podzielić, a w zasadzie podzieliłem się na X-ie, dotyczy uwolnienia środków z upadłej giełdy FTX. Miało to być około 16 miliardów dolarów, które planowo powinno wrócić w ręce inwestorów, którym niestety takie środki zostały zabrane. Wiele informacji latało po X-ie, że te uwolnienia mają nastąpić w tym tygodniu. Duże konta podawały to info. Natomiast jak się okazało, nie jest ono aktualne, ponieważ w tym tygodniu
nie ma nastąpić uwolnienie, a jedynie ma się rozpocząć rozprawa, w której ugoda FTX z władzami USA może zostać dopiero zatwierdzona. A co za tym idzie, jak zostanie zatwierdzona, to wówczas dopiero poznamy ewentualne daty uwolnienia tych środków, więc z tym jeszcze musimy poczekać. Natomiast podałem to info głównie dlatego, żebyście mieli świadomość, że większa ilość środków, a jest to ogromna ilość środków, może ponownie wrócić na rynek kryptowalut. Mówię może, ponieważ nie wiemy nigdy, co te osoby zrobią z tymi środkami. Może postanowią nigdy nie wrócić nimi na rynek krypto. Aczkolwiek bazując na tym, w jakim momencie te środki zostały zablokowane, to wiemy, że te osoby na rynku już są od dłuższego czasu, więc możemy domniemywać, że oni wrócą tymi środkami na rynek. A taki kapitał może na pewno korzystnie wpłynąć na cały rynek kryptowalut, jeżeli oczywiście się na nim pojawi. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale ważne, że wiemy, że coś takiego będzie miało miejsce i to również będziemy obserwować. No i lecimy dalej, jeżeli chodzi o aktualne akcje, tak jak wspomniałem na początku tego nagrania, nie ma ich za dużo, aczkolwiek jakieś są, więc można generować mniejsze lub większe zyski. Na giełdzie Bybit rozpoczął się jakiś czas temu launch pool, o którym Was oczywiście informowałem. Na ten moment zgromadziłem około 9, chyba 10 dolarów, jeżeli chodzi o tę akcję social, tutaj możecie zresztą sprawdzić, wrzuciłem 2000 USDT i 2280 MNT i na ten moment wygenerowałem 9 dolarów, czyli zgromadziłem taką ilość tych tokenów, nie za dużo, 1256, no ale zobaczymy na koniec, jaką to ostatecznie da wartość. Dla mnie oczywiście ważne jest to, że środki pracują, tych akcji, tak jak wspomniałem, nie ma dużo, więc korzystam z tych, które są, przynajmniej w tych wartościowych miejscach jak Bybit czy właśnie Binance, bo tutaj również mieliśmy launch pool tokena HMSTR, nie było kokosów, około 16 dolarów udało się wygenerować, ale kolejne dolary zarobione można było śmiało sobie dorzucić do kupki stablecoin, które mogą być użyte właśnie na zakup różnych pozycji, jako garnie nas jakieś ogromne FOMO. To oczywiście pół żartem, pół serio, ale mamy również akcję na Binance Web 3 Wallet. Tutaj możemy sobie wygenerować NFT za free. Co ważne, jest to NFT na sieci Bera Chain, a w mojej ocenie ten blockchain, jak już się pojawi, może być wyhypowany niesamowicie. Jeżeli mamy takie czy inne ruchy wykonane na sieci testowej, mogą one, nie muszą, ale mogą one dać nam mniejsze lub większe profity. Dlatego również oprócz tego, że sobie takie NFT wygenerujecie, warto wykonać te wszystkie proste kroki, czyli pobrać testowe tokeny, zrobić swap, dodać płynność, wygenerować sobie takie tokeny. Tutaj również jakąś płynność dodajemy. Kilka ruchów, prostych ruchów, to mi zajęło naprawdę maksymalnie 2-3 minuty, nie było żadnych błędów. Jeżeli jakieś się będą pojawiać, bo nie wiem jak będzie w przyszłości, to oczywiście poczekajcie, nie denerwujcie się, wróćcie za jakiś czas, za dzień, dwa, ale ważne, żeby sobie te ruchy wykonać dodatkowym portfelem, bo to już robiliśmy jakiś czas temu wszystko naszym portfelem MetaMask, takie testy na kanale pokazywałem Wam jak przejść krok po kroku, więc jeżeli jesteście już od dłuższego czasu, to wiecie, że ten blockchain jest nam znany, aczkolwiek możemy również go przetestować portfelem Binance Web 3 Wallet i to na pewno warto zrobić, a przynajmniej warto odebrać sobie takie darmowe NFT. A jeżeli jesteśmy na Binance, to pojawiła się właśnie informacja, świeżynka, że giełda Binance będzie wspierać zamianę tokena ORN Mainnet na Lumia. Ta informacja oczywiście dotyczy osób, które mają ten token na giełdzie lub osób, które zakupiły sobie noda, aby takie tokeny Lumia generować i uważam, że tego typu zamiany będą wspierać wszystkie giełdy, no bo to nie jest pierwszy lepszy token. Miejmy tylko nadzieję, że cała akcja da fajnie zarobić. Przypominam również o tym, że możecie sobie wygenerować swój nick na portfelu Phantom Wallet. Jest to oczywiście portfel od Solany i ważne, żeby ten portfel mieć już od dłuższego czasu, wówczas możemy to zrobić za free, więc spróbujcie, czy macie taką możliwość. No zobaczcie, w czasie nagrywania przekazywanie Wam tych informacji Bitcoin właśnie poleciał dość drastycznie, można tak powiedzieć. Zobaczmy, ile to procent nam się tu ukazało, ponad 3%, tak więc mamy spadki, zobaczymy jak się ten dzień zakończy, bo jeszcze się okaże, że to nie będzie najlepszy miesiąc, wszystko może się wydarzyć. Na ten moment spadliśmy na 8,85%. Jeszcze jedna informacja, która dotyczy aplikacji Pulse, w której możemy zdobywać tokeny i tutaj oczywiście w zakładce Earn mamy dodatkowe tokeny do zdobycia. Możemy dziennie się logować, za to mamy 200 punktów. Za samą rejestrację w aplikacji mamy 3000 tych tokenów Pulse, czy też punktów. Możemy podłączyć portfele, follow konta na X-ie, za to również mamy punkty. No i oczywiście możemy taką aplikację polecać znajomym. Tak więc pamiętajcie, aby sobie generować tego typu punkty. Tutaj zbierać również jajka, ok? Aby wykręcić po prostu jak najlepszy wynik. A co to nam w przyszłości da? Czas pokaże. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten kryptonews. Tak jak mówię, skupiliśmy się na edukacji. Mam nadzieję, że było wartościowo. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach, czy znaliście takie statystyki, takie wskaźniki on-chain, które Wam tutaj pokazałem. A jeżeli tak, to czy z nich korzystacie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub też poszukiwaniu najlepszych momentów na sprzedaż kryptowaluty. No i oczywiście proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pozwala rozwijać kanał szybciej. No a ja widzę się z Wami już w środę w nagraniu, w którym pokażę, w jaki sposób najtaniej i najkorzystniej zamienić kryptowaluty na polskiego złotego PLN, a następnie wypłacić na konto w banku, bo nie tylko musimy wiedzieć, w jaki sposób najkorzystniej sprzedać nasze kryptowaluty, w którym momencie to zrobić, tak jak Wam pokazałem w tym nagraniu, ale również jak najkorzystniej później zamienić sobie do polskiego złotego, aby wypłacić na konto w banku, bo chodzi o to, żeby koniec końców zarobić na tym rynku i mieć realne pieniądze na naszym koncie w banku. Tak więc już tą środę o 18 zapraszam Was na kolejny film. No a na dziś to tyle. Trzymajcie się. Hej.